Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa, Kurier Szczeciński, 17 lipca 1946 roku. Środa. Tajemnicze Zaginięcie Gilotyny, Frankfurt nad Menem. Stracenie na śmierć w strefie francuskiej niemieckich zbrodniarzy wojennych musiało ulec odroczeniu ze względu na tajemnicze zniknięcie gilotyny. Jedynej, jaka się tam znajdowała. Pewna firma niemiecka podjęła się wykonania nowej gilotyny w jak najkrótszym czasie. Związek Walki Młodych przygotowuje się do zlotu. Z dniem 1 lipca, zlot Związku Walki Młodych stał się centralnym zagadnieniem działalności związku. Każdy z członków dąży do tego, by nasze województwo zaprezentowało się jak najlepiej. Ambicja wysunięcia się pośród innych naprowadza młodzież na najrozmaitsze pomysły, często fantastyczne, lecz często naprawdę dobre. Odprawa przewodniczących zarządów powiatowych, która odbyła się w szczecinku, była całkowicie poświęcona przygotowaniom do zlotu i wykazała, że praca wre. We wszystkich miejscowościach, na terenie których istnieje ZWM, odbywa się codzienna musztra. Koła dramatyczne i chóry związku przeprowadzają próby, by wystąpić z tym, co mają najlepszego. Zarządy powiatowe postawiły sobie zadanie, by w ramach przygotowań do zlotu dotrzeć na jak najodleglejszy teren, przyciągnąć najaktywniejszą młodzież do udziału, zarówno w przygotowaniach, jak i w samym zlocie. Prowadzi się prace w terenie pod hasłem – nie ma wioski bez ZWM. Zarząd wojewódzki segreguje napływające projekty i przystępuje do ich realizacji. Do defilady przygotowuje się eksponaty najbardziej charakterystyczne dla województwa szczecińskiego. Imponujący 6-metrowy posiąg Światowida, łódź rybacka z sieciami i rybakami, która przepłynie na aucie oraz model odbudowanego portu szczecińskiego. 5 fabryk włókienniczych zabezpieczono. Pomorze Zachodnie było przed wojną również ośrodkiem przemysłu włókienniczego, i to zarówno wełnianego, jak i włókna sztucznego, przede wszystkim tzw. sztucznego jedwabiu. Poważna ilość fabryk została zniszczona na skutek wojny. Brak też jest surowca. Pomorze Zachodnie było terenem hodowli owiec, których były tutaj setki tysięcy, dając duże ilości wełny. Obecnie na całym Pomorzu Zachodnim znajduje się zaledwie 20 tysięcy owiec, także nie ma jeszcze podstawy surowcowej do uruchomienia przemysłu wełnianego. Powiatem, w którym hoduje się najwięcej owiec, obecnie jest powiat białogrodzki, bowiem rolnicy tego powiatu posiadają blisko 5 tysięcy owiec. Zostały zabezpieczone fabryki włókiennicze w Choszcznie, Bobolicach, Dębie i Dwie w Drawsku. Jedna z fabryk sztucznego jedwabiu w Żydowinie nad Odrą została również objęta przez zjednoczenie włókien sztucznych, które fabrykę tymczasem zabezpieczy, a w przyszłości uruchomi. Zabity przy połowie ryb. We wsi Odrzyń, powiat Białogród, miał miejsce tragiczny wypadek, który pociągnął za sobą śmierć jednego z rybaków w czasie połowu ryb w Stawie. Rybak Jan Sztram, lat 26, zahaczył o minę, która wybuchła z taką siłą, iż rozerwała Sztrama na drobne kawałki. Znaleziono jedynie strzępy ciała zabitego, które znajdowały się nawet w odległości 70 metrów od miejsca wybuchu. Ogłoszenia drobne. Nadeszły stare ziemniaki. Hurt. Mazurska, 19 a.